Cześć, z tej strony Gerrit Marfa, to Tiff. Słuchajcie, to jest wyjątkowy odcinek bez kamerki, ale ja ostatnio mam we wszystkim mam tak cholerne fejle z nagrywaniem. Ja dzisiaj próbowałem... Boże, i tutaj również jest ścina jakaś. Dzisiaj próbowałem nagrać Skyrim, ponieważ w Skyrim nie graliśmy od wieków, prawda? I co? I gówno, bo wszystko co kurwa coś ten, to mi się coś pierdzieli tak, że się nie da grać, nie da się żyć. O mój pieprzony Boże, jak w Tiffie też będę miał ściny, to mnie szlak trafi. Obejrzyj. O mój Boże. O mój Boże. Już wiem po co tutaj zajrzałem. Fajna maska. Dobra, koniec, koniec tego. Koniec tego dobrego. Ja powiem kurna. Aż się boję tam zajrzeć. Powinien przed każdym filmikiem umieszczać ostrzeżenie, że jest od lat 18. Hello, my pretty. O! Madam says you're new. O! Flashback! Don't touch me! You're not in control here. I am! You'll give me what I want. Ojojoj! Ojojoj! To z jakiegoś powodu jest wspomnienie Erin. Ojojoj, czyżby Erin była prostytutką przez pewien czas? Nie masz na ten temat nic do powiedzenia, Gareth. Nic, kompletnie. Nie obeszło cię to. Słuchaj chłopie, mnie obchodzi. Bo jestem, kurczę, wrażliwy jak stokrotka. Albo inny sukince, nie wiem. Dobrze, przepraszam za tą chwilę bez ruchu, ale musiałem dokończyć papierosa. Skąd tutaj, kurna, w ogóle tak świeczki na ziemi se leżą i se świecą? To jest głośna powierzchnia, po której se popierniczam, nie przejmując się niczym. W ogóle nie mam życia. I w ogóle, co gorsza, nie mam tej. Zaraz, ale... sam gdzieś pod czymś powinny być te kwiatki cholerne. Pod czym są te kwiatki? Pod G! Pod G są kwiatki. Snap! Znalazłem, po takim czasie gry znalazłem cholerne kwiatki. Gdzie mogę je wcinać? Dobra, czy tam... Z jakiegoś powodu teraz klawiatura mi zaczyna skrzypieć. Jakby cholera jasna ruchały się na nich chomiki. W zasadzie tematycznie. Are you gonna do more than just walk in front of me? Maybe a little touch. Oh. Hello. Zdzieli go. Daj mu w ryja. Nice. I kind of like that. Nie wiem, coś mu zrobi. W zasadzie nie powinienem tak długo pokazywać tych cycorów, ale miejmy nadzieję, że przez cycory... Ja mam nadzieję, że ona go czymś dzieli, no! Kończmy tą perwersyjną scenę i nie wiem, zabij go. To było miłe, love. Give it to me harder. Just a little harder. Zabij go albo coś, nie wiem, no. Mnie to trochę nudzi. W zasadzie z jakiegoś powodu tutaj patrzę. Kopnij go w jajca, cokolwiek. Dobra, już mi się znudziło. Po co ja tam patrzę? Nie, to już chyba się tam zapętla i bardzo dobrze, że przestaliśmy tam patrzeć. Lilac, I think you do it on purpose. Give me all you've got. You know I don't like to wait. You can Generalnie wygląda na to, że to będzie odcinek, w którym będziemy sobie oglądać cycki. You do know how to make a girl feel wonderful. Lilac, please, do try to listen. I've had a loathsome week planning the new pipe house in Cinderfall over the heads of administrative idiots. Ale tutaj naprawdę jest historia za tym. Just a little harder. I need a soft hand to smooth the knots. Come on. My wife has fingers like give me all you've got. Come on. Ooh, a new building, Master Eastwick. Tell me, which one is your finest? Harder. Come on. A to płaci za godzinę skubaniec. Dobra, koniec tego. Tutaj nie ma nic ważnego, naprawdę.
one more. To hear it. Co ja tutaj mam zrobić, słuchajcie? Give it to me harder. Just a little harder. Oprócz japienia się w cyce. Come on. Give me all you've got. Dobra, inaczej, tak spróbujmy. You can do better than that, my love. Może on coś jej powie istotnego w końcu. You want more? Yes, more. It's a striking shape, is it not? And it's the biggest in the city. One more. Bazyl! Proszę, proszę, teraz cycki mają moją atencję, nie ty. You really are so talented. That was nice. Draftsmen have talent, my dear. Just a little high. I have a gift. Zaraz zasnę. Jezu, a tamtego normalnie... Nie, ta się zapętliła, dobra. Ja muszę, ewidentnie muszę się stąd czegoś dowiedzieć, no bo kurna po coś mi tutaj przyprowadzili. Siedzą sobie i chichoczą, więc nie, to też jest chyba koniec sceny. Kurde, to po chuja tutaj przylazłem. O, nie, to świeca. To też są świece. Ja tutaj już byłem, no. Dobra, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, co ja mam z tym zrobić? Coś ewidentnie trzeba z tym zrobić. I spróbujmy to podpalić, na przykład. Fuck you, nie. Z jakiegoś powodu to się świeci, no nie powiecie mi, że nie. The podium Zhao Zhao mentioned in her journal. Aaa, tutaj! Okej, znajdź sposób na aktywację piedestału. I teraz dopiero mogę tego dotykać pewnie. I know this bird scratch. It's one of the markings on the medallion. There must be more. Dobra, muszę znaleźć symbole wszystkie. No spoko. Symbol. Boże, zamknijcie się już, bo już mnie tak irytujecie, szczerze, jak się okaże, że tam kurde za nimi się patrzyłem przez pół godziny, a tam jest symbol. Dobra, sprawdźmy. Jest, wiedziałem, że tak to się kurde skończy. To jeszcze dwa. Oj, zamknij się. Czy nie możecie do tego robić grzecznie i po cichu, tak jak tamci? Jest. Dobra. To są trzy. Jeszcze jeden. Myślicie, że muszę się cofnąć do... Tam gdzieś był jeszcze jeden pokój, gdzie zaglądało się przez dziurkę od klucza. Znaczy od klucza, od dziurkę od ściany. Tutaj. I tutaj będzie symbolik? Jest. Proszę. A, i to ten pokój. Ha, dobra. Ja miałem medalion cały czas? Now to align the symbols. O, fuck! Zwariowaliście? Ha, który był najwyżej, a który najniżej, tak? O nie. A nie, dobra, po prostu ja już te... Okej, dobra. O, który był najwyżej, to ja widzę po prostu. A po prostu to było potrzebne, żebym... O, znalazł, jakie tam były symbole, bo to jest ich od cholery. Nie w tą. Dobra. A, za daleko. Dobra. Nie w tą, tylko... O, zawsze robię za... Dobra, już idziemy w tą stronę. Okej. No, już jest ułożone.
i zrobiłem tajne przejście. Tego się nie spodziewałem. Dobra, zamknęli się. Boże, jak się cieszę, że już tutaj ich nie słyszę. Znaczy jego głównie. Ja pierdzielę. Usnap. This has gone forgotten for a long time. But history lasts day to day in this. Niespecjalnie. And it keeps its secrets tak close. Chciałem to zrobić, ale. We have that much in common. Okej, tędy się mogę przecisnąć. A tutaj coś mogę? Nie. Tędy muszę się przecisnąć. Okej, co to w ogóle są za świecące kwiatki? Gdzie mogą rosnąć świecące kwiatki? Oczywiście w starożytnych katakumbach. Pierdziele. Dobra. Tędy. Oj. To nie brzmiało dobrze. Oj. Dobra, tam jest mechanizm wyłączający pułapkę. Bazyl. Okej, nie ma już pułapki. Okej, tylko... Muszę częściej używać koncentracji, chociażby tylko po to, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś pułapek. I muszę sobie jebnąć maka. Okej. Czy ktoś tutaj jest? Na szczęście nie ma żadnych wrogów. Jakie to jest przyjemne. W tej grze to, co mnie najbardziej wkurza, to... NPC. Na dobrą sprawę. Są strasznie wkurzające, ponieważ trzeba ich unikać. I tyle. A tak jak mogę sobie... Fuck this shit. Chodzić, oglądać lokalizację, to jest bardzo przyjemnie. Dobra. Nie YOLO, tylko... Dobra, jak cię wyłączyć? Fuck this shit, chyba nie mogę. Oh fuck! No jak to nie mogę? Musi być jakiś mechanizm wyłączający. Fuck. YOLO! O nie, gdzie mi się zapisało, Dlaczego sam sobie nie zapisałem? Dokładnie w tej sekundzie nie mogłem sobie zrobić szybkiego zapisu. Nie, bo to byłoby kurna zbyt proste. O nie. Dobra, dobra. Nie, jestem jakoś tak strasznie daleko. Aha, teraz się widzę przynajmniej dziwko. A nie, dobra, tutaj jestem przy tej. No i huk, tutaj gdzieś powinien być mechanizm wyłączający to. No muszę tam przejść, jak nic. Jakoś tędy się przycisnąć? Nie. Tamtędy też się nie przycisnę. Gdzieś tutaj wlezę? Nie, muszę kurde przejść po tym. Chyba, że tutaj coś ominąłem. Staram się oszczędzać trochę. Jednocześnie szukać i oszczędzać. Okej, tutaj są inne drzwi. Okej. Czyli mogę ominąć tą pułapkę. I przy okazji znalazłem sobie stojak na zwój! O, jest, dobra. I następny. Dobra. Błagam, niech tutaj nikogo nie będzie. W ogóle. Wcale. Ani trochę. O, dobra. Żadnego YOLO. Zanim nie sprawdzimy. Usnap. Okej, znalazłem jakiś sekret. Dolecisz? Nope.
Troszkę się cykam tej wody. Nie wiem dlaczego. Ale chciałem to zrobić z odległości ogólnie. Ale nie bardzo mi to wyszło. No dobra. Aha, okej. Okay. Nie mamy kompletnie pojęcia o kombinacji. Tutaj są? Jakieś. Ktoś tego dotykał. Co mi się wydaje? Nie, no. Jasno to widzę, tutaj są ślady łapek. Ale co to mi daje, że tutaj są te ślady cholernych łapek? Dobra, rozwiążę to. Nie ma to tamto. Dowiem się, gdzie są symbole. Tu jest symbol. Boże, powiedzcie mi, że one mi się tutaj odhaczają. Tak, dobra, to nie mam się czym przejmować. Wystarczy, że będę tędy przechodził i zauważę wszystkie. Tu jest symbol i tu jest symbol. Tu nie ma symbolu i tu nie ma symbolu. Ale chyba tylko 4 mi są potrzebne. No i proszę mnie to otworzyć. Nie, dobrze było. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie rozumiem, dlaczego to się nie obkręca intuicyjnie. Ja kręcę. Muszę używać strzałki w prawo, żeby kółko zrobiło obrót w lewo. Kretynizm jak dla mnie. Wielki. Snap. Okej. Bardzo ładny unikat. I w związku z tym co? Jeszcze jeden symbol w związku z tym. No dobra. I skończyły mi się kwiatki. Trzeba zacząć je oszczędzać. Okej, no. Co mamy robić dalej? Zmienił się symbol tutaj. I włóż jeszcze raz. Dobra, nie wiem, co ma oznaczać ten symbol. Serio? Coś się zmieniło, myślicie, w sprawie tej pułapki? Zużywam tą koncentrację jak popieprzone. No, tam jest droga na górę, której nie chcemy. Tego nie widziałem wcześniej, dobra. No i jeden wielki chuj. Po coś tutaj mu to... Nie ustawiliby tych... takich bez sensu, tak chyba, co? Czy jednak? Czy jednak by to ustawili tak bez sensu? Pod ósemką? Ta jest! No ale stąd, tam nie sięgnę stąd. Ale stąd już sięgnę, dobra. Do tej już sięgniemy. Mimy. No nie rób mnie w głupa. Dobra, jeszcze jednej potrzebuję. Wow, dobrze, że tego trochę kupiłem, bo to jest moja ostatnia. Błagam, powiedzcie mi, że mam ich dość. Ale bym się wkurzył, jakbym ich nie miał. To byłoby mega wkurzające.
I dalej jest mega wkurzające, bo nie sięgam. Ale jest mega wkurzające. Albo sięgam, tylko po prostu Garrett jest na tyle kretynem, że nie jest w stanie na to wejść. Garrett, błagam cię. Błagam cię. Wejdź na to. No nie, serio, ta wisi wystarczająco nisko, żeby do niej sięgnąć. Garrett, ja cię błagam. Nie rób siebie cwela. Jolo! Garrett! Po coś to zrobiłem! Wejdź tam! Ty wredny sukin kocie! Wejdź tam! Jak mnie trafi zaraz? Serio, dobrze pamiętam, że na to się po prostu spacją właziło. Oj, Garrett! Przecież możesz do niej sięgnąć! Normalnie, jak człowiek, jak kto dobry, weź współpracuj trochę. Nie bądź gnidą, błagam cię. Do tej sięgnąłeś. Nie do tej, która jest niżej. O mój pieprzon Boże. Dobrze. Jak tam przejść dalej? Muszę skoczyć na tą. I stajkę skoczyć tam. Dobrze. How? Jak sobie wyobrażacie, że tutaj coś mam zrobić, co? Okej. Okay. Co teraz? Rozwiązałem tą część zagadki. Jak tutaj wleźć? Ale naprawdę niewiele mi to daje. Chyba jednak nie mam tutaj być w tym momencie. No bo serio, nie widzę ani znaków, ani rączek, ani nic. Ja po prostu robię z tym YOLO. A nie będę pół godziny tutaj wejść. Nie wiem dalej co z tą pułapką. F5? Tak. YOLO! Nie da rady. Tak, chcę, no bo nie, kurwa. Bo to klikam. Bo to klikam, bo nie chcę. Tap, 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 tap. Po prostu w to wlazłem, no. Czemu nie? Widzę tą pułapkę, dlaczego nie mam możliwości jej rozbroić? Kurczę, zawsze była możliwość. Zawsze była możliwość rozbrojenia. Ani znaków. Ani tam na górze możliwości rozbrojenia. Żadnych wystających kamieni, nic. I kończą mi się kwiatki. Dobra, może jeszcze coś tutaj będzie. O Chryste, taki kawał drogi był. Dobra. Tego się nie spodziewałem, że będzie tak daleko. No zostawiam to, bo nie wiem co z tym zrobić. No, zmarnowałem 3 liny. Tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nic mi to nie daje. Okej. Dobra, kufer nie ma żadnych tych. Żadnych znaków, ani nic takiego, nic. Dobra, otwieram kufer. Dużo książków. Jestem zadowolony. Ale widzę, że Garrett niespecjalnie, bo nie chce wziąć żadnej. Nie miałem znaleźć dużo książków. Kurwa mać. Dobra. Tu jest jakaś droga. I niespecjalnie mi się podoba, bo jest dosyć creepy. Pójdźmy najpierw na górę, bo wydaje mi się, że mam iść na dół. No dobra. To nie jest jedna z tych gier, gdzie trzeba iść tam w stronę przeciwną niż grać i gaza. Dobra. Co tutaj jest? Nic.
Serio wróciłem tutaj? Nie, 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 to jest jeszcze, to są inne miny. I kurwa, tutaj jest też no, miejsce zamocowania liny. Ale mnie to nie ustawia. Ha, ba. Wiecie co? Widzę, że te ruiny to jest jakaś grubsza sprawa, bo tam mamy drogę w dół, ale tu mamy liny. I ja na razie nie mogę się jeszcze zdecydować, w którą stronę będę chciał pójść. O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Tam na dole coś jest? Wow, dobra. Nie, jak tam na dole jeszcze coś jest, to... to chyba tam zajdziemy. Ale to już wszystko w następnych odcinkach. Także... okej, okay, jakiś jest progres. Ten odcinek... coś się w nim działo. Przynajmniej działy się cycki, no... co powinien powiedzieć. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik. I co, widzimy się w następnych odcinkach Gram w grę Thief. Dzięki, na razie, cześć.